Nadrabiamy zaległości wobec miłośników broni pancernej. Dawno bowiem nie zaglądaliśmy do hal, w których odradza się wspaniały polski czołg 7TP. Te hale montażowe jednak w przypadku dzisiejszej wizyty mają czysto metaforyczny charakter. Rzecz bowiem teraz dzieje się na styku dwóch żywiołów, sprytnie wykorzystywanych przez człowieka do pożytecznej pracy. Kolejna opowieść też rozegra się na styku żywiołów powietrza i ludzkiej woli. Powietrza, które przestało posłusznie unosić ogromny bombowiec na swoim grzbiecie i niezwykłej woli człowieka, który życie poświęcił na to, by pamięć o liberatorze i jego załodze na zawsze wznieść ponad codzienność. Zaczniemy też wspólnie wertować kartki pamiętnika spisywanego przez niemal 40 lat ręką niecodziennego kronikarza codzienności. Wiele tu intrygujących informacji i tropów, którymi poszukiwacz ruszyć powinien. Kolejna wyprawa w teren, kolejne zdobycze do czołgu 7TP. Domyślam się tu i tych elementów sterujących, prawda? Tak. To są te dźwignie. Komplet wolantów, tu jest dosyć drugi. Dosyć szeroko rozłożone. To przechodziło mniej więcej, jak się siedział w czołgu. Już pokażę. No, z prawej strony przychodziło mniej więcej w ten sposób. Aha, czyli ten. To dosyć racjonalnie. Tak. Sporo innych drobnych części. No tutaj została mi dostarczona płyta przednia tuż przed kierowcą, czyli jeszcze z zieloną farbą. Dokładnie. Nietrafiona, czyściutka. Z kompletem zawiasów. Myślę, że dzisiaj ją właśnie wypiaskujemy. Zobaczmy. Też w gospodarstwie pewnie gdzieś leżała. No pewnie tak. I w ten sposób cząstka po cząstce. Dziś gdybyś tak w tym swoim bilansie odkreślał, jest ile procent? No myślę, że można było się pokusić gdzieś 60%. 60%? No to już jest praktycznie sukces. Najważniejsza sprawa powoli dojrzewa, czyli sprawa gąsienic. Tak. Wtedy będziemy mogli go pokazać w pełnej krasie. Natomiast po drodze niejako ujawniła się rzecz jeszcze jedna. Okazało się, że jest sporo podzespołu do ciągnika. No dokładnie, z tego samego miejsca, w którym zakupiłem części do 7TP. Z jednego pojazdu dokładnie są części do C7P, czyli całe... C, czyli oznaczenie ciągnik, 7P, czyli reszta zostaje taka sama. C7P nie doczekały się jak dotąd porządnego opracowania, a szkoda. Legł na nich cień legendy ich bojowych krewniaków. Część projektowanych dla nich funkcji rzeczywiście do holowania sprowadzać się miała, jak choćby w przypadku najcięższej artylerii, ale pozostałe zadania były i ryzykowne, i wyjątkowo trudne. Miały więc ciągniki odholowywać uszkodzone czołgi z pola walki, same nie będąc uzbrojone, dowozić zaopatrzenie na linię boju, ewakuować rannych. Wyposażono je w specjalne haki do zrywania szyn kolejowych. Pokaż nam w takim razie, co masz do tego ciągnika. No, z grubszych rzeczy tutaj mamy przygotowane do piaskowania. Łoże silnika, podstawa pod silnik i pod wyciągarkę. Ciągnik różnił się od czołgu tym? Tak, przede wszystkim był zrobiony ze zwykłej blachy stalowej, nie był opancerzony. Elementy wewnętrzne, czyli mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju mocowaniu silnika, chłodnic. Tu elementy wyciągarki już? Nie, to jest element do napędu wentylatorów. Czyli tutaj przychodziło przełożenie na hak, a tutaj bezpośrednio do silnika. Co dzisiaj z tym robimy? Dzisiaj to piaskujemy, bo ja chcę przygotować, po prostu złożyć to, żeby to wyglądało na całość. Thank you.
Prace nad tym ciągnikiem w biurze studiów PZ Inż prowadził zespół pod kierunkiem inżyniera Witolda Jakusza od roku 1933, bardzo szybko osiągając wyniki wybitne. Polski ciągnik w stosunku do swych krewniaków Vickerso-podobnych był najlepszy. Jego wyciągarkę napędzał główny silnik pojazdu. C7P wyposażony był w automatyczny zaczep holowniczy z samoczynną blokadą i dodatkowe reflektory szperacze ułatwiające operowanie nocą. Konstrukcja dojrzewała w bardzo surowych próbach terenowych, w których osobną kartę stanowiły długodystansowe rajdy, na przykład na trasie Warszawa-Zakopane. Nikt tych historii jak dotąd nie opisał, a szkoda, byłaby to lektura pouczająca nie tylko dla współczesnych konstruktorów. Grzegorz, widzę, że masz dziesiątki zaprzyjaźnionych firm, firemek, dużych przedsiębiorstw. Bez tych takich przyjacielskich układów nie dałoby się tego zrobić. Znaczy, no wiadomo, że tu jest najważniejsza sprawa kosztów, tym bardziej, że tak jak mówię, no koszty idą z mojej kieszeni, no i z każdym groszem w dzisiejszych czasach trzeba się liczyć po prostu. Tak, jaka jest reakcja ludzi, do których przyjeżdżasz po raz pierwszy, mówisz dzień dobry, rekonstruuję ciąg? To jest zdziwienie po prostu w ten sposób. O. A później dopiero, tak jak mówię, no tutaj pan od piaskowania już nie mówi, że to jest złom, tylko się doskonale na tym zna. Pyta potem się jest coraz cieplej, coraz życzliwiej. Tak. Czy oznacza to jakąś dla ciebie taryfę ulgową? Tak. Poniekąd tak. Tak. Wspaniale. No co, zrzucamy to, tak? I zrzucimy i będziemy piaskować. Często do pana czołgi przywożą do roboty. Średnio w miesiącu. Raz, dwa razy. Nie, bo tu jest więcej takich pasjonatów. Ja na bieżąco mam. Ja ostatnio miałem, nie będę mówił od kogo, bo to nie wypada. Żeśmy się śmiali o przywóz transporter opancerzony z połucinanymi kratkami, że tak powiem, bo nie muszę granicę przejechać. To mówię, autobus tego robicie. Autobus. Pan powie, czy jak pan ogląda ten metal, który 60 lat nie lekko poleżał w ziemi. To nie jest taki metal jak teraz. Nie. Ten metal to jest metal. Nie? Bo teraz, jakby to miało 60 lat, uderza młotkiem, by się to rozleciało. A tutaj? Przedtem to była stal. No przypominało stal. Teraz to jest 600. Kowale marzą o takim materiale. No. Ale to jak to jest zrobione? Nity zakubane na gorąco. Dźwięczy przy uderzeniu. Ta. Tutaj wrzuca się piach, tak? Tak. I potem co, powietrze z kompresora? Sprężarkę się załącza, która daje ciśnienie powietrza. Jak duże? I włącza się dawkę około 8 atmosfer. Co się tutaj dzieje w tej maszynerii? Ten piasek zostaje pomieszany? No i wtedy piasek sypuje się tutaj z dołu, a powietrze idzie tutaj tym wężem i ono jest wypychane. Ten piasek jest wypychany. Tworzy się mieszanka, tak. Tu, gdzie przed chwilą były jeszcze ogromne pokłady korozji, to wszystko jest gładziutkie, fabryczne. Tylko nawet jeszcze pozostały jeszcze jakieś numery. To jest ta klapa, którą oglądaliśmy u Grzegorza przed garażem, zardzewiałą. Są numery? Tu. A proszę. 37, B20, myślnik 60. Myślnik 37. Cała magia tych oznaczeń. Ja myślę, że ktoś kiedyś napisze porządną pracę magisterską na temat oznaczania części w produkcji czołgów, samolotów, bo nie ma takiego klucza ciągle jeszcze. Były cechy odbioru zakładowego, tak. Kontroli wojskowej potem, tak. Potem kontroli finalnej, w związku z czym tych cyferek przybywały, one są tak ważne przy identyfikacji.
to, że ciągnik odradza się niejako na marginesie przedsięwzięcia głównego rekonstrukcji maszyny bojowej, jest sprawą normalną i oczywistą. Współzamienność z czołgiem 7TP jest niemal absolutna, a jeszcze los zesłał ten główny element konstrukcyjny różniący je między sobą, czyli piaskowaną właśnie ramę silnika i wyciągarki. Zresztą dokładnie tak samo powstawały w końcu lat 30. obydwie maszyny, rumak bojowy i potulny koń pociągowy. Czasem był to los konkurentów, czasem wzajemne wsparcie. Tak pewnie będzie i teraz. Do Wadowic niezwykła enklawa historii. Ten dom był kiedyś oczyszczalnią ścieków. No w latach 80. 80. W tej chwili pan zamienił go w prawdziwe, niezwykłe muzeum, muzeum wielowątkowe. Pierwszym takim wątkiem moim to była Polonia amerykańska. W 80. latach ja wchodziłem w skład, działałem tam w Stanach Zjednoczonych, Polish American Numizmatic, a później polsko-amerykańskie Aeroklub. I okazało się, że tych nieopisanych wątków w historii polsko-amerykańskiej jest mnóstwo. A wtedy właśnie kolega artykuł napisał do gazety w Chicago. No i powstał problem. Amerykanie mówili, że my nie pokazujemy lotników amerykańskich i oni robią dokładnie to samo z polskimi lotnikami. I ci Amerykanie mają rację. To był taki wyrwany nam fragment historii, prawda? Te wielkie operacje lotnicze, które toczyły się akurat na tym niebie, te operacje przeciwko rafineriom, zakładom benzyny syntetycznej, do niedawna były zupełnie nieznane. To niedawno dopiero zaczęło się o tym mówić. 13 września 1944 roku ogromna armada 800 samolotów, w tym połowa bombowców, wzięła udział w wyprawie na niemieckie rafinerie i zakłady produkujące benzynę syntetyczną. 485. amerykańska grupa bombowa otrzymała zadanie zbombardowania zakładów w Oświęcimiu. Sens strategiczny tej operacji był ogromny. Niemcy po utracie naturalnych źródeł ropy naftowej stanęli wobec dramatycznego kryzysu paliwowego. Każda zniszczona rafineria pracująca na potrzeby Rzeszy skracała wojnę o tygodnie, oszczędzając tysiące ludzkich istnień. W PRL-owskich podręcznikach szkolnych bitwy o benzynę nie odnotowano, trudząc się sławieniem czynu radzieckiego żołnierza. Stąd też nie było klimatu dla dokumentowania wielkich maszyn, które na terenach szczególnie południowej Polski spotykały się w dramatycznych okolicznościach z ziemią. W 60. latach dostawałem gazety z ambasady polskiej z Warszawy, Kulturalna Polityka USA. Nigdy tam nie znalazłem żadnych materiałów odnośnie lotników amerykańskich, którzy by latali nad Polską, bo na pewno ten temat by mnie zainteresował, bo zbierałem rzeczy. A potem wrócił pan ze Stanów. 87 rok. I? No i zaczął gonić. No, pierwszy samolot, który trafiłem, to z Wilamowic. Drugi samolot trafiłem z Zygodowice. Trzeci w Gieleśni. I tak się zaczęło. Coś, co przypomina rafę koralową, prawda, na której osadziły się dzieła ludzkich rąk, straszliwe i mordercze, to z tego samolotu. Tak, tak wyglądają te właśnie części wszystkie po tej eksplozji, bo samolot, jak wiemy, palił się i potem eksplodował. Wykopał pan to, czy miejscowi? To miejscowi ludzie, którzy pola, bo tam są pola orne i wykopywali, jak orali, bo przecież siali ziemniaki, zboże. Dla załogi Anioła Piekieł miał to być ostatni 50. lot. Po jego zakończeniu mieli powrócić do kraju, ale od początku przeczucia mieli jak najgorsze. Data 13 nie wróżyła niczego dobrego. Po 4 godzinach od startu z Włoch osiągnęli cel.
Ich zadanie oprócz zbombardowania zakładało też dokumentację fotograficzną wyprawy. W sumie w straszliwym ogniu artylerii przeciwlotniczej pozostawali przez 8 minut. Niemieckie 88 zapaliły Liberatora. Niedaleko Wadowic nad Zygodowicami eksplodowało paliwo, rozrywając go na części. Tu są główni bohaterowie tego dramatycznego zdarzenia. Jest cała załoga z tego samolotu, 11 osób. 5 się uratowało, 6 zginęło z tej załogi. Tu jeszcze są części oryginalne, prawda? Tak. Przyrząd do rzucania bomb to jest w zasadzie pierwszy eksponat, który w 89 roku dostałem od kierownika szkoły w Zygodowicach. Iskrownik? To jest iskrownik, który jest od żołnierzy Armii Krajowej z Zatora. Próbowali wykorzystywać do celów konspiracyjnych? Oni myśleli, że to prądnica i ona im będzie prąd robiła, a to był iskrownik. A tutaj cylinder? To jest cylinder, który wraz z pompą olejową został niedaleko pomnika wykopany. Tak jakby ziemia chciała oddać jeszcze jedną pamiątkę. Tak. No, tych części było dużo, dużo więcej, tylko nikt się tym nie interesował i wszystkie te części wykopane, one trafiały na złom. No i coś, co pozwala wyobrazić sobie wygląd takiej załogi. 11 ludzi, tak ubranych właśnie, wsiadło na pokład tego samolotu, by odbyć okazało się ostatni wspólny lot. Z tych części najwięcej mi się podoba właśnie ten hełm, który pokazuje. Tu są inicjały Christensena. On przeżył, a hełm nie przeżył. 3 kilometry od miejsca wypadku ludzie znaleźli ten hełm po kilku latach. I byli przekonani, że właściciel tego hełmu zginął. No na pewno. Bardzo mi się podoba w pańskiej kolekcji pewna kompletność, to znaczy jest i współczesne oblicze tej dawnej historii, jest co z tej historii wynika, są przedmioty historyczne, są takie jak wtedy były używane. Myślę, że to dla młodego szczególnie odwiedzającego jest skuteczną sposobem edukacyjnym. Znaczy, ja starałem się w jakiś sposób pokazać całą tą historię, jak to się stało, że ja pozbierałem te materiały, jak to się stało, że trafiałem do tych ludzi, bo to jest masę listów z tymi lotnikami. No, nie jestem w stanie wszystkiego tutaj pokazać. Równie intrygujący jak sama kolekcja jest jej twórca, pan Zygmunt Kraus. Kontakt z człowiekiem o tak wielkim poczuciu naszego historycznego długu wobec chłopców z nieba sprawia, że każdy, kto tu przyjdzie, stawia sobie pytanie, ile jeszcze epizodów tej tylko z pozoru odległej wojny wymaga naszego wspólnego wysiłku, by nikt nie został zapomniany, nic nie zostało zapomniane. W takich oto realiach, głębokich wąwozów, którymi płyną po ulewie strumienie, wąskich uliczek zabudowanych na skarpach kwitnących bzów tej wszechobecnej zieleni, powstawał przez 40 z górą lat pamiętnik niezwykły. Otóż autorem jego był dr Zygmunt Klukowski ze Szczebrzeszyna. My przez całe lata znaliśmy tylko dziennik z lat okupacji. To, co zostało wydane do 1956 roku, w jakimś sensie było tylko fragmentem zapisków doktora, a dotyczyło samej wojny i okupacji. Natomiast dzisiaj dzięki ośrodkowi Karta otrzymaliśmy dzieło wyjątkowe. Zamojszczyzna 1843, autor Zygmunt Klukowski. Najważniejszy jest ta pierwsza cezura, 18. Są tu wspaniale spisane z perspektywy tego miejsca, szpitala w Szczebrzeszynie, dzieje Zamojszczyzny, ale nie tylko, w zasadzie dzieje całej Polski oglądane przez lekarza tego małego szpitalika. Thank you.
doktor Klukowski trafił tutaj jako praktykujący lekarz, ale Rychło stał się duszą życia kulturalnego w tym mieście. Założył Towarzystwo Kruka Białego. W Zamościu zgromadził wokół siebie ogromną rzeszę bibliofilów. Badał historię Zamojszczyzny, publikował, a przede wszystkim pisał. Dziennik sporządzany był z ogromną precyzją, z ogromnym realizmem. Tam nie ma kreacji, tam nie ma pewnego wizjonerstwa. Jest po prostu zapis. Uczciwy, pamiętnikarski zapis. We wstępie ci, którzy opracowywali w karcie te zapiski doktora Klukowskiego, napisali, że jest to największy polski pamiętnik XX wieku i z całą pewnością tak jest. Najbardziej niezwykłe są oczywiście dla nas te nieznane karty, a więc te pierwsze z II Rzeczypospolitej i te, które powstawały po 1944 roku, bowiem dziennik z lat okupacji został zamknięty na lipcu 1944, wkraczają do Szczebrzeszyna Sowieci, ale tam już nie ma ani opisów dramatu Armii Krajowej, kiedy tutaj właśnie wchodzą tą ulicą chłopcy Podkowy, pięknie uzbrojeni, z biało-czerwonymi opaskami i rozgrywa się ich dramat. Niszczą broń, Podkowa wrzuca do studni swój automat, rozbijając kolbę o Sembrowinę. Tego już nie ma. To jest w tej drugiej części pamiętnika, która rozpoczyna się w roku 1944, a kontynuowana jest prawie do roku 1956. Niezwykłe dzieło, warto po nie sięgnąć. Doktor Zygmunt Klukowski, Zamojszczyzna, 1918-1943. Nim się pożegnamy, jeszcze krótko o naszych planach. Rozpoczniemy ostatnie przygotowania do wykopalisk w miejscu, gdzie niemiecka rakieta V2, przełamawszy się, uderzyła o ziemię. Komanda poszukujące szczątków nie odnalazły tego miejsca, za to na mapie zaznaczył je stary partyzant. Teraz pokazał to miejsce palcem i powiedział: kopcie. Oczywiście, jak zawsze, zapraszamy do współpracy chętnych. Do zobaczenia.